My jesteśmy. Witamy serdecznie. Dziś naszym gościem jest piękna kobieta, podróżnik, ale także i marzycielka, pani Natasza Caban. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Pani Nataszo, na początek chciałbym zapytać to, co wydarzyło się 12 lat temu, czyli o ten samotny rejs dookoła świata. Proszę powiedzieć, jak z perspektywy pani czasu teraz w tej chwili na to patrzy? To była fajna wyprawa? To była ciężka praca? Jak to pani w tej chwili spostrzega? To był mój sposób na życie przez ponad 2 lata. To było wszystko, o czym pan wspomniał. To była przygoda, to było ciężkie wyzwanie. No i to było pomaganie innym. Także to były te wszystkie 3 elementy, które kocham najbardziej. Mnie jako tak szczura lądowego interesują 2 sprawy. Pierwsza to jak dawała sobie pani radę, szczególnie w nocy? Bo normalnie jest wachta, ktoś pilnuje tego. Czy pani normalnie wtedy śpi i jak gdyby statek sobie sam płynie w cudzysłowie? Czy gdzieś pani wtedy jednak sobie cumuje? Jak wygląda sprawa samotności? No bo powiem, dla mnie chyba było to ciężkie. Może zacznę od tego drugiego pytania, jeżeli chodzi o samotność. Myślę, że samotność z wyboru jest inną, którą czasami ludzi spotyka z nienacka i tego nie chcieli. Także to była taka samotność, którą mogłam wykorzystać na poznanie siebie, na dotarcie w takie miejsca. Swojej osoby, której pewnie inaczej bym nie miała tej przestrzeni. Także ja wiedziałam, że o mnie ludzie myślą i że dobrze mi życzą. Dlatego nie byłam tak naprawdę sama. A jeżeli chodzi o sen, to jest taka zasada, że od zobaczenia czegoś na horyzoncie do zderzenia ktoś wyliczył, że to jest około 15-20 minut. To było kiedyś, jak te statki jeszcze wolniej pływały. Dlatego ja co 15-20 minut wstawałam w nocy, a w dzień się rozglądałam, bo na morzu czy to jest dzień, czy to jest noc, to jest dokładnie to samo, tylko jest albo ciemno, albo jasno. Także wstawałam co 15 minut i rozglądałam się dookoła i patrzyłam, czy czasem coś na mnie nie płynie. Także tak sobie rodziłam. Także mogłam spać bardzo dużo, tylko musiałam to robić z przerwami. To tak jakby sobie państwo wyobrazili, że idą spać dzisiaj w nocy i muszą co 15 minut wstać, wyjść z pokoju, rozejrzeć się, zajrzeć do kuchni, do łazienki, zobaczyć, czy tam jakichś niebezpieczeństw nie ma i mogą się państwo znowu położyć, tylko że na 15 minut. No to jest ciężka praca fizyczna, przynajmniej jak dla mnie, jak sobie to wyobrażę. Na pewno przeżyła pani dużo fajnych, ciekawych, niespotykanych dla nas przygód podczas tego rejsu. Jakaś taka jedna? Nie potrafię panu powiedzieć jednej, natomiast do wielu z nich można wrócić na mojej stronie internetowej, która promuje teraz mój kolejną wyprawę, kolejną akcję. I tam jest blog i tam są wszystkie moje wspomnienia. Jedną z chyba największą perłą może w ten sposób mojego rejsu jest to, że udało mi się zorganizować wiele osób, żeby mi pomogły w akcji charytatywnej, w organizacji akcji charytatywnej. Jedną z tych osób, która to poparła i z którą miałam okazję i zaszczyt współpracować, była pani Ania Dymna, jej fundacja Mimo Wszystko. I dzięki, tak jak mówię, pracy i współpracy wielu osób było możliwe, żeby ziścić marzenia dzieci podopiecznych fundacji Mimo Wszystko, które miały możliwość goszczenia u mnie na niektórych z przystanków. No właśnie, wspomniała pani tutaj panią Annę Dymną i Fundację Mimo Wszystko. Ja chciałbym zapytać właśnie, kiedy nastąpił ten kontakt pierwszy, bo wiemy także, że pani współpracuje charytatywnie z wieloma organizacjami. Ma pani duże serce. Jakby pani troszeczkę w tych niestety trudnych czasach, teraz szczególnie wojennych, powiedziała właśnie coś takiego fajnego, co by po prostu od ludzkiej strony pokazało, że jednak potrafimy być inni. Ja wiem, że świat jest pełen ludzi, bo byłam i dookoła i spotkałam się z wielką życzliwością, otwartością. Ja wierzę, że ludzie są dobrzy. A jeżeli chodzi o to, czy warto, to kiedyś właśnie rozmawiałem ze sobą, która pomaga dużo, chcąc się od niej nauczyć, powiedziałam, wiesz, no ale jest mi ciężko, bo to jest mi ciężko, bo tamto. I ona mówi, tak się nachyliłam do ucha do mojego i powiedziała, wiesz co, warto pomagać, mimo wszystko. To była przeszłość, przed nami przyszłość. No i proszę państwa, nasza podróżniczka ma dalsze swoje marzenia. Tym razem
jak zamieni na dwa kółeczka i w świat pojedzie na motorku. Na motocyklu będę jechała tak dookoła świata, wyruszam tą wiosną. Wszystkie informacje są na stronie internetowej i na Facebooku. Nataszacaban.pl jest taka strona i zapraszam do zajrzenia i usłyszenia, przeczytania o projekcie. Projekt będzie trwał około 2 lat. Najpierw pojadę do Ameryki. Przejadę Amerykę Północną, Środkową i Południową i to będzie pierwszy etap. Drugi etap będzie z Polski, prowadził do Singapuru, a trzeci etap będzie prowadził z południowej Afryki na powrót na północ tutaj do Europy. I co ważne w tej wyprawie motocyklowej, to to, że tak jak na morzu byłam samotna, tak w tej wyprawie będę zapraszała ludzi, żeby jechali ze mną. Będzie się można dołączyć. Mało tego, będę miała cudowne propozycje dla Państwa, żeby nawet fizycznie do mnie dołączyć w dalekich miejscach, wspierając akcję charytatywną, która będzie promowana przez moją wyprawę. Będziecie Państwo mieli szansę właśnie na przyjechanie do mnie na jeden z przystanków, bym tak to powiedziała, jak to w resie. I będzie jeszcze wiele innych atrakcji, które otworzą Państwu bardzo fajną możliwość pomagania i czerpania z tego radość. Myślę, że propozycja no mega, mega kusząca. Sam znam wiele bardzo dobrych dziewczyn, które fajnie jeżdżą na motorze i co, zapraszamy. Ja mam jeszcze takie jedno pytanie Pani Nataszy, bo wiadomo, że na wszystko potrzeba dużych pieniędzy. Czy Pani już budżet ma spięty? Jeśli nie, no to jest szansa, można zaapelować, zaprosić sponsorów do współpracy. Każda pomoc się przydaje zawsze przy każdym projekcie, bo to jest odwieczna przygoda i nigdy nie wiadomo, jakie będą postawione przed nami przeciwności losu. Także zapraszam wszystkich do kontaktu, jeżeli mieliby pomysły, możliwości współpracy oczywiście. Najważniejsze jest to, że to się wydarzy i się zaczyna nadchodzącą wiosną. Cóż, dziękując za wywiad, będziemy na pewno dzielnie śledzić to, co się u Pani dzieje i co? Wszystkiego dobrego. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich będących tymczasowo i na stałe w Ustce. Dziękujemy.